Dzień dobry. Zapraszam na koncert domowy. Proszę Państwa, już tyle tych koncertów domowych jest i wiele osób, proszę Państwa, pisze do mnie listy i mówią tak na przykład: a powiedz jeszcze to, albo opowiedz jeszcze tamto. No opowiedz w ogóle, jak żeście tam na tym Stanclewie tą płytę Legenda nagrali. Albo druga grupa. Jedna to są legendyści, którzy chcą, żebym im opowiedział wszystko, jak nagrana została płyta Legenda. A druga to są siekierzyści i oni mówią: opowiedz, jak to było z tą siekierą. Proszę Państwa, ja mogę wszystko Państwu opowiedzieć, ale proszę Państwa, ja tutaj napisałem książkę. Książka. O! I w tej książce wszystko opisałem. W tej książce opisałem, jak powstała płyta Legenda, jak to było z tą siekierą. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś nie może się doczekać, kiedy ja to wszystko powiem i kiedy ja to zagram, to proszę, żeby kupił książkę Tomasz Budzyński Soul Side Story. Do tej książki dołączony jest film, tajemniczy film Podróż na Wschód. Więc nie tylko można czytać o tych niesamowitych sprawach, ale także obejrzeć sobie film. Proszę Państwa, dzisiaj zagramy niezwykle dziwny utwór. Bo będzie to piosenka o tym, co jest słabe, co jest wyśmiewane, co jest pogardzane, co jest w ogóle, jak to się mówi, obciach. Proszę Państwa, za moich czasów dla takiego muzyka jak ja, jeżeli ktoś chciał nas wyśmiać albo na przykład obrazić nas, to wiecie Państwo, co mówił? Na przykład przyszedł i powiedział tak: wy to wyglądacie jak kapela z NRD. Kapela z NRD to był, proszę Państwa, szczyt obciachu. Bo oni to niby wyglądali tak, że tu mieli, proszę Państwa, włosy krótko ostrzyżone, a z tyłu stąd zaczynały im się takie długie. O tu. Tu krótkie, punk rock, a tu z tyłu hipisi. I to było niedobre. Moja żona się śmieje. Ale proszę Państwa, tak wyglądały niestety kapele z NRD. I to było, proszę Państwa, powodem ich ośmieszania, wyśmiewania. I jeżeli ktoś chciał komuś dokuczyć, jakiejś kapeli, to mówił: wy wyglądacie jak kapela z NRD. No ale proszę Państwa, ja to chyba też wyglądałem jak kapela z NRD. Bo kiedyś, proszę Państwa, poszedłem sobie, jak tutaj się przyprowadziliśmy, ożeniłem się z poznaniaczką i zamieszkałem w Poznaniu, to na początku, to było już ponad 25 lat temu, poszliśmy na jakiś koncert. Tutaj jest taka sala, nazywa się Zamek. I tam organizują jakieś występy. Ja poszedłem na jakiś występ. I proszę Państwa, poszedłem tam i tak przed koncertem łaziłem sobie tam. Nie wiem, to był jakiś koncert jakiegoś zespołu, który sprzedawał swoje gadżety przed drzwiami tam. I ja sobie patrzyłem na te gadżety i nagle, proszę Państwa, podchodzi do mnie dwóch osobników, których ja w ogóle nie znałem. Ale oni podchodzą do mnie i mówią w ten sposób. Tak spojrzał na mnie od góry do dołu, o tak, ten człowiek, i powiedział tak. To były pierwsze jego słowa wypowiedziane do mnie w życiu. Nie to, że my się kiedyś tam znaliśmy i spotkaliśmy się znowu. I on mówi: cześć Tomek, bardzo miło mi cię widzieć. I zaczyna, ale on nie. On nigdy mnie nie widział. Tylko podszedł do mnie i mówi tak. Najpierw mi się przyjrzał i powiedział tak: Tomek, koszula nie ta, miałem taki t-shirt, mówi, koszula nie ta, spodnie nie te i buty nie te. Nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, proszę Państwa, bo według niego koszula nie ta, spodnie nie te,
Buty nie te. I proszę państwa, co ja miałem zrobić? Miałem zapaść się, miałem pod ziemię, skoro wszystko... Jestem całkowicie źle ubrany. Według tego człowieka. Ale proszę państwa, wcale się nie zapadłem pod ziemię, ponieważ odpowiedziałem mu chyba, że ta koszula, te spodnie i te buty to jest moje najlepsze ubranie. I ja kocham to ubranie. No ale proszę państwa, jak państwo widzą, istnieją ludzie, którzy obserwują innych i gotowi są podejść do kogoś i powiedzieć: buty nie te, spódnica nie ta, włosy nie te, o, włosy pewnie też były nie te. No i w ogóle wszystko nie te. Najlepiej zapaść się ze wstydu pod ziemię. Ale proszę państwa, nie zapadłem się ze wstydu pod ziemię i chcę państwu powiedzieć, żeby państwo też się ze wstydu pod ziemię nie zapadali. Mimo, że może ktoś się dzisiaj na przykład nieopatrznie tak pójść do fryzjera i ostrzyć, że tu, prawda, krótko, a z tyłu długo. Tak nieopatrznie, bo wiecie państwo, co się dzieje czasem w zakładach fryzjerskich. Ja już opowiadałem to w jednym z naszych koncertów, że można pójść do fryzjera i nie to albo cię odpowiednio na łyso, albo na przykład, no może być tak, że z przodu krótko, a z tyłu długie. NRD, proszę państwa, krańcowy obciach. I dzisiaj taką piosenkę chciałem zaśpiewać o tym, w której dzieją się dziwne rzeczy. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo, sobie przypominają, czy państwo w ogóle chodzili do szkoły. Bo ja na przykład chodziłem do szkoły. I na przykład, proszę państwa, czasem szkoła mi się śni. Czy na przykład państwo też macie takie sny, że się państwu śni szkoła? Szkoła średnia mi się szczególnie śni. I ja, proszę państwa, nie mówię, że chodzenie do szkoły to jest w ogóle mega złe. Bo chodzenie do szkoły czasem też jest dobre. Na przykład w szkole, proszę państwa, są czasem zajęcia na przykład z biologii, albo kiedyś to były, tak się nazywało, przyroda, że na przykład ogląda się przez mikroskop coś. Nie wiem, czy państwo mieli takie zajęcia w szkole podstawowej, że dali uczniom mikroskop i coś tam przez ten mikroskop się oglądało. Ale my żeśmy od razu tam nie oglądali tych, co ten nam pan od przyrody dawał, tylko na przykład zaraz braliśmy koleżance włos, urywaliśmy jej włos i pod ten mikroskop zobaczyć, jak wygląda włos pod mikroskopem. Proszę państwa, włos wygląda świetnie, ale jeszcze lepiej wygląda ślina. Przecież to była też pierwsza rzecz, co dziecko chce zobaczyć pod mikroskopem. Jak wygląda ślina? I proszę państwa, ślina pod mikroskopem wygląda niesamowicie. Więc proszę państwa, szkoła nie jest aż taka zła, ale czasem można trafić nie tam, gdzie się chce, tak? Ja, proszę państwa, byłem dobry z rysunków i z zajęć plastycznych. No to sobie pomyślałem, że pójdę do liceum plastycznego, niedaleko Puław. Jest taka miejscowość Nałęczów i tam jest liceum plastyczne. No i wszyscy mówili: idź do tego plastyka, zdasz na pewno. No i proszę państwa, poszedłem do tego plastyka, zdałem na pewno, ale co się nagle okazało? Że ja, bo ja myślałem, pójdę do liceum plastycznego, to będę malował, rysował, rzeźbił, projektował. A tu, proszę państwa, nagle okazuje się, że oni mi każą jakieś robić meble. Ja tak... Zajęcia meblarstwo. A jeszcze gorsze zajęcie, wikliniarstwo. Ja nigdy nie przypuszczałem, że ja mam... Bo ja nie chcę być stolarzem. A oni, proszę państwa, nagle się okazuje, że w tej szkole najważniejszym przedmiotem dla chłopaka jest meblarstwo. I oni każą mi robić meble. To za tragiczna jakaś pomyłka. Oczywiście były zajęcia z malarstwa, z rysunku, ale najważniejszy był ten potworny mebel. Proszę państwa, ja aż z tego wrażenia nie zdałem. Nie zdałem w pierwszej klasie. Miałem z mebla dwóje. No bo ja,
Wszystko, co ja chciałem robić, to tylko nie meble. Ale trzeba było piłować, heblować, strugać coś, przycinać, frezować. I oczywiście nie zdałem. W pierwszej klasie nie zdałem już. Ale proszę Państwa, jakiś byłem, nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić i oni mi zaproponowali, że jak będziesz, tutaj organizujemy taką szkołę zawodówkę i jak będziesz przez pół roku pilnie chodził do tej zawodówki, oczywiście meblarskiej, to zobaczymy, może cię znowu przyjmiemy. I ja, proszę Państwa, z dwoma kolegami, których też wyrzucili, chodziłem do tej zawodówki meblarskiej i po pół roku miałem same piątki. I oni powiedzieli, proszę bardzo, znowu możesz chodzić do tej szkoły. Z drugim kolegą, mojemu drugiemu koledze, Zbyszkowi Kosowskiemu, też to się udało. Ale proszę Państwa, ja się znowu zacząłem tam męczyć. I miałem aż dwie poprawki. Do tej szkoły chodziło się 5 lat. I ja już w tej drugiej klasie miałem poprawkę z chemii, a w trzeciej klasie miałem poprawkę z matematyki. I proszę Państwa, co za dziwna rzecz, że proszę sobie wyobrazić, ja tej matematyki nie rozumiałem w ogóle, chemii jeszcze bardziej. Ale jak to jest, że w przeciągu miesiąca byłem w stanie nauczyć się całego materiału tej matematyki, tych wszystkich zadań, którego nie mogłem się nauczyć przez cały rok. To do tej poprawki z chemii właśnie przygotował mnie ten kolega, Zbyszek Kosowski. I proszę Państwa, to zwykły kolega z ławki mnie nauczył tego, czego nauczyciel przez rok nie mógł mnie nauczyć. A do tej poprawki, proszę Państwa, z matematyki nauczył mnie mój kuzyn Czarek z Warszawy. Byłem na wakacjach i nasze wakacje to były tak się, że przez 2 godziny po śniadaniu rozwiązywaliśmy zadania. I nagle okazało się, że ja wszystko umiem. Po miesiącu miałem całość znajomość całego roku i na tej poprawce w ciągu 5 minut napisałem tą poprawkę, oddałem i pani matematyczka tak na mnie patrzy, mówi: ho, ho, Budzyński, proszę, proszę. No i proszę Państwa, ja tego nie rozumiem. Ale wracam do tego mebla. I proszę Państwa, przez te 5 lat męczyłem się z tym meblem i z tą plecionką, bo nie chciałem być stolarzem, tylko chciałem być artystą, malarzem. Ale musiałem to robić i piłować, i heblować, i tak dalej. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że zdałem maturę w tej szkole liceum plastycznym, a tam, żeby w liceum plastycznym zdać maturę, to nie jest takie ho, ho. Tam oprócz matematyki, co tam jest na maturze, polski i przedmiot ten dodatkowy, to jest jeszcze matura zawodowa, czyli tak, trzeba namalować obraz, zrobić piękny jakiś rysunek, martwa natura albo coś, i zrobić mebel, prawdziwy wielki mebel. Proszę Państwa, i proszę sobie wyobrazić, że ja zrobiłem łóżko. Łóżko dwumetrowe. Dwumetrowe łóżko, na którym można było leżeć i spać, a nawet u wezgłowia tego łóżka było takie oko, proszę Państwa, i tam była ta wiklina, plecionka, różne takie wzory plecionkowe. I proszę Państwa, dostałem za to łóżko 3, ale zdałem. I moja męka skończyła się, proszę Państwa, w tej szkole. Ale dlaczego ja to mówię? Bo sobie pomyślałem, skończyła się ta męka. Wreszcie. Ale proszę Państwa, na maturze, to była ta matura z tego, ta zawodowa polegała na tym, że na sali gimnastycznej każdy z uczniów miał taką jakby przegródkę i tam było, stało to jego łóżko, czyli moje. Obraz, który namalowałem, ten rysunek. I proszę Państwa,
Do tego łóżka musiała być dołączona techniczna dokumentacja, rysunek techniczny tego łóżka, że tu złącze wchodzi tak w tak, a tu coś tego, wszystko tuszem wyrysowane jak trzeba. I proszę Państwa, trzeba było też narysować rysunek pokoju, w którym to łóżko stoi. Ja nam rysowałem taki pokój, w którym pod ścianą stoi moje łóżko, a nad łóżkiem jest obraz. I na tym obrazie, proszę Państwa, narysowałem wzgórze topole, taki rząd topoli, tak na szybko, i słonko. I proszę Państwa, jak profesorowie ci oglądali ten moje to łóżko i tą dokumentację, to jedna pani profesor Doraczyńska, która notabene mieszka na rynku w Kazimierzu Dolnym. Jak Państwo kiedyś pojedziecie do Kazimierza Dolnego, to moja profesor Doraczyńska mieszka tam na rynku w tych takich, takim tam, gdzie to są takie podcienia piękne. I ona, proszę Państwa, jak oglądała, to powiedziała tak: o, Budzyński, jaki ładny obraz tu wisi na ścianie. I teraz Państwo rozumiecie? Obraz. Ja zacząłem malować od tego czasu takie obrazy. Jak Państwo sobie przyjrzycie się moim obrazom, to na moich obrazach są topole, słonko, jakiś księżyc, wzgórze. I to się wzięło stamtąd, proszę Państwa, z tej męki, tego meblarstwa, nagle zrodził się obraz. I proszę Państwa, czyli widzicie, nie było to bez sensu. Ta moja męka nie była bez sensu. I tak czasem jest, proszę Państwa, że męka, że wydaje się nam, że się tak męczymy i to jest bez sensu. Ale czasem to może wydać dobry owoc. Ja jeszcze na koniec chcę szybko powiedzieć o naszym biednym perkusiście, świętej pamięci Krzyśku Greli z zespołu Siekiera. Chcę powiedzieć to samo, że jak założyliśmy zespół Siekiera, to chcieliśmy na początku grać jak te wszystkie takie zespoły punkowe. I te zespoły punkowe, proszę Państwa, prawie wszystkie grały w takim rytmie. My to nazywaliśmy rytmem diszczerowskim. To był taki rytm, o taki. A ten biedny Krzychu miał ksywkę Koben. Koben od słynnego perkusisty Billy Kobema. Z takiego zespołu totalnie progressive jazz rockowego Mahavishnu Orkiestra. To on nawet tego nie potrafił zagrać. Nawet tego. Bo tu trzeba było takie podbicie stopą robić i on tego nijak nie umiał zagrać. To był taki poczciwy chłopak. Nijak nie umiał. No ale nas zaprosili na ten koncert do Warszawy i no wiesz, trzeba było coś grać. A w takim małym miasteczku jak te Puławy to nie ma 100 perkusistów, tylko ten jeden, ten Krzychu, ten Koben. On nawet nie umie zagrać takiego rytmu. I proszę Państwa, on sobie wymyślił taki rytm na kotle. Taki... Także grał to, co miał grać stopą, grał ręką na kotle tutaj, tym takim. I proszę Państwa, jak żeśmy zrobili ten repertuar i wystąpili w Jarocinie, to nagle się okazało, że właśnie to jest to. Że właśnie ten prymitywny rytm robi z tych utworów taką jakąś przedziwną, jakąś dzicz w ogóle, że nie ma nigdzie takiej muzyki chyba na świecie w ogóle, żeby ktoś tak grał. Bo wszyscy grali. Ale ten przez to, że nie umiał, rozumiecie Państwo? Grał taki dziwny rytm i to było tak oryginalne, tak jest ta muzyka oryginalna, że można powiedzieć, że nikt na całym świecie nie grał jak ten zespół. Ale wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że ten perkusista tak grał. To decydowało, że te kawałki były takie jakieś takie dzikie, wściekłe, jakieś takie kobyłkowate, takie no po prostu były oryginalne. I proszę Państwa, czasem można powiedzieć, że to NRD, ten taki obciach, nagle okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę. Bo nam się wydawało, że jak pojedziemy do tego Jarocina,
to będzie jakiś obciach. Powiedzą, że wyglądacie jak zespół z NRD. A było całkowicie inaczej. Przez tą słabość i przez tą pokorę, proszę Państwa, można powiedzieć, wygraliśmy to wszystko. I czasem, proszę Państwa, lepiej pokochać to swoje NRD, bo może ten Twój obciach jest Twoją zaletą. Proszę Państwa, zagrajmy, Stanisław, ten utwór. Raz, dwa, trzy i... Darmo, hej, NRD, całe niebo.